Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z okolic Piły. W innym lesie jestem tym razem. Jest niedzielne popołudnie, 15 godzina, 14 stopni. I zaczynamy małym muchomorem słodkim. Zrobimy dogrywkę kolejną. No tu jest tak blisko miasta, że na pewno tłumy pilan dzisiaj przeszły tą drogą. Tu widać właściwie jak ten szlak jest wydeptany. Prawda? A ja spróbuję coś jeszcze znaleźć. Pieski gdzieś szczekają w oddali. Dobra. Mam przynajmniej ładne podgrzybki. No nie wiem, czy dzisiaj jakieś borowiki tutaj będą. No nie zawsze jest niedziela. No właśnie dziś jest niedziela. Jeżeli tu są grzybki, to znaczy, że jestem w miejscu, do którego prawdopodobnie nikt nie dotarł. To jest ponad kilometr od szosy. Ponad kilometr. Ale zaczynają podgrzybki rosnąć mocno. Tu jest w ogóle las podgrzybkowy. To co jest przede mną, tu podgrzybki po prostu rosną. Jest pierwsza mała kania. Chcę ich dziś kilka znaleźć, ale takich większych, płaskich, takich 12 cm najlepiej średnicy. O, i tam po nie pójdę. Warto było się tłuc. Półtora kilometra. Prawdziwki mamy. Dwa. I mamy podgrzybka. Podgrzybek fajny, młody, ładny. A borowiki. Ten pierwszy. Też dobrze. Dobrze wygląda. A ten drugi. O, w piasku. W piasku siedzą. Tu jest taki piasek. Piękny prawdziwek. Inny las. I wszystko jest inne. Oby więcej takich. Jednak zrobiło się cudowne niedzielne popołudnie. Bo to są piękne prawdziwki. Solidny trzon, piękny brązowy kapelusz. Mam ich tu 5. Tak w ogóle. Zrobiło się piękne, niedzielne popołudnie. I to nawet... No cóż... Trudno opisać słowami miejsce, w którym jestem. Trzyma się. I piąty. Śliczne. Znalazłem kolejne leśne cuda. Śliczne. Opalone. 4. 4 w rzędzie. Na solidnych nogach. Tam tak się mocno nie trzymał. A ten. Magia kolorów. Po prostu jest niesamowita. Niesamowita jest ta magia kolorów. I czwarty. Wspaniale. Są i podgrzybki. Podgrzybki na cieniutkich nóżkach. Ja je zostawię w spokoju. Tam jest jeszcze jeden. A tam dalej kania rośnie. I chyba ją zabiorę. I dalej. Brzoza. Kłoda leży sobie.
a na kłodzie śliczne opinki. Po prostu piękne. Tam chowają się jeszcze. Tu jest kępka. Pościnam je i zrobię marynatę. Prawda? Tak nie może po prostu sobie w lesie zostać. I tu jeszcze rosną. Dość sprawnie udało mi się je ściąć. No są takie ekstra do, po prostu do marynaty w sam raz. Tak, te zabiorę jeszcze stąd. Tu małe gniazdko podgrzybków. Tak, te są na grubych nogach. Większe grzyby. Konkrety. Jeszcze jest jeden. Jeszcze. Trafiłem do bukowego zagajnika. I tu rzeczy wyglądają bardzo ładnie. Borowik. Dojrzały. Zielony, powiedzmy. Pod spodem. Te prawdziwki są jeszcze inne. To co dzisiaj udało się znaleźć, na pewno można zauważyć, że to są różne rodzaje borowików. Te w bukach są inne, prawda? Tam taki jeszcze jest rozkładający się. Tu mamy cztery. Tylko że taki zagajnik ma taką wadę, że jest w nim bardzo, bardzo ciasno, bardzo gęsto. Trzeba się przedzierać przez las. O, ale grzybki są, mimo niedzieli. Niedzielic, prawda? Jest jeszcze kolejne. I światło fajne. O, gdyby świeciło słońce, mielibyśmy tutaj dużo cienia. I jakość byłaby gorsza. Piękne grzyby. Oho, piękne. 4, 3, 7 sztuk. Praktycznie w jednym miejscu nie ma. A to dopiero początek jest. W tym lasku mam istną kopalnię złota. Jednego już mam. O, ten nie robi wrażenia. Ale ten trzeci. Trzeci robi jak najbardziej. A czapka, tylko czapka ładna jest. Nie każdego borowika dziś filmuję. Tego na przykład wyjąłem, bo nie sądziłem, że tuż obok będzie takie cudo. O tak, jest dużo większy. Ładny. Ładny. A po sąsiedztwie jest jeszcze jeden. Dobrze, teraz zobaczmy, co tu się dzieje. Trzon potężny. Gruby. Grzyb też bardzo ładny. Super. I są trzy. A lasek gęsty. I są trzy kolejne. Powiedziawszy szczerze, cieszę się, że tego tu nie było. Mimo niedzieli. Nie wszyscy znają te miejsca. Dobrze. Coś trzon zjadło. Żółki, prawda, to tak nie? One lubią. Dobra. Jest fajnie. Otwieram kolejne. Może to się znudzić, prawda? Ale niedługo będzie zima. I już nie będzie tego wszystkiego. To jest bardzo ładne. Ładne podłoże. Ładne grzyby. I dużo grzybów. Dwa.
Tu jest trzeci ładny. Czwarty, piąty, szósty. I tu jest siódmy. Pozbieramy, bo czas ucieka. Okej. Listek się przykleił. Cztery. Pięć. Sześć. I siedem. Super łowy. Dzięcioł pracuje. Niestety nie można go w tej chwili usłyszeć. Przerwę sobie zrobił. Ja nie robię przerwy. No nie mogę. Prawda? Przy takich znaleziskach leśnych. Od czasu do czasu. Trzeba ostrożniej chodzić, dokładniej patrzeć. A proszę bardzo. Dobra. To jest taki zagajnik bukowy, poprzecinany drogami. Jeszcze kilka tych części mi zostało. Właśnie tak się zaczyna taka droga w zagajniku. Był muchomor, oczywiście. A tu jest coś pięknego. Jeden. Tak. I tu jest drugi. Zdecydowanie grzybobranie. Mogłoby jeszcze być grzybów szukanie, prawda? Ale teraz nie. Teraz to jest po prostu zbieractwo. I tam jest jeszcze trzeci. Mamy tu cztery. A grzybków już jest dużo. Słońce ku zachodowi się chyli. Jestem troszeczkę już zmęczony. To jest jednak gimnastyka. A to nic nie ładniejszy. Do konkursu piękności jeszcze jeden grzybek dołączy. I co tym razem? To chyba już wszystko. Jest 17. Teraz to już ja się tutaj czuję jak w jakimś rezerwacie. Ten worowik akurat jest mały. Ale za chwileczkę znajdziemy się przy takich
dwóch super dużych prawciwkach. Po prostu to wygląda tak, jakby tutaj nikt tego nie zbiera. Fakt faktem, że prawciwki tu urosły. Nie musi być czymś oczywistym. Staruszkiem. Tam są trzy prawdziwki ładne. Ale przy okazji jeszcze... Oho! No po prostu chyba... Więcej borowików niż drzew w tym miejscu jest. Czyż nie jest piękny? Wrócimy do tych dwóch i jeszcze mam coś tam jeszcze mam. Do tych trzech właściwie wrócimy. Wyklepywanie nie ma sensu, prawda? Okej. To jest to. I jeszcze coś było. Oho. Coś jeszcze było. Tu jeszcze był jeden śliczny. Chyba się do 18 nie wyrobię. Obiecałem, że o 18 wrócę. Pająk. Stary. Musisz się ewakuować. To tyle. Nic nie wiem. Ten jest inny. Główka brązowa, nie siwa. A tu jest jeszcze coś podobnego. Dwa piękne prawdziwki. I jeszcze mam jeden taki kwartał, powiedzmy, do przejścia. Och. Dobrze. No i grzyby. Całe wiaderko. Tam jest gdzieś 3,5 kg. A tam podgrzybki mogą rosnąć. Jeszcze jedno cudo. I jeszcze jedno. Fajne proporcje. Las się nie chce skończyć i grzyby też nie chcą się skończyć. Pięknie dzwoni. I ten też. Najmniejsze strójki. Jeszcze są, ale lasek się już kończy. To dobrze, bo
Skończy się też czas. I miejsce na grzyby. Kompletnie się nie przygotowałem na to. Tu jest dwójeczka. Tu jest ten trzeci. I jeszcze jest jeden czwarty. Gdzież jest czwarty? Za drzewkiem. Ale chyba nie za tym. Tylko za tym. To nic. Poszukam go. Nie był jakąś rewelacją. Ciemno się robi. Na szczęście ten aparat trochę rozjaśnia. I coś jeszcze można by się zobaczyć. Te nagrania. Nie są to już tak piękne grzyby jak tamte. Ale są młodsze. Jest drugi. Jest trzeci. I jest jeszcze czwarty. Kompletnie inny las. Kompletnie inne zbieranie, prawda? Tak. Tu jest czwarty. Oho. Taki szybki. Czas już to kończyć. Bo nie skończy. Tu z Państwem się pożegnam. Borowiki, grzyby obrodziły bardzo, bo mam tam też opieńki, które jeszcze dziś przygotuję, Bernata. O, tu jest taka główka fajna, brązowa. No obok niego maleńka, a jak zwykle ten mały już jest martwy. A ten jest ok. Ok. I tym prawdziwkiem się z Państwem pożegnam. Udanego tygodnia kolejnego. Kończy się niedziela. Dużo zdrowia i grzybów.